Dobry wieczór, moi drodzy. Kuba Jankowski z kanału Aquapasja serdecznie wita. Mamy od kilku ładnych godzin lato i super, ale lato to zwykle podniesione temperatury wody w naszych akwariach. U mnie w tej chwili jest 27 stopni. W żaden sposób temperatury nie zbijam, ale zwiększyłem napowietrzanie i zwiększyłem ruch wody w zbiorniku. Dzięki temu będę mieć lepsze natlenianie wody i mam nadzieję, że to wystarczy. Na razie, jeżeli chodzi o obsady, żadnych strat nie zauważyłem. Żadnego wybicia glonów też tutaj nie stwierdziłem. Wszystko jest w najlepszym porządku. Akwarium wygląda całkiem, całkiem ładnie. Ludwigia rośnie jak szalona. Mikrozoria, zobaczcie, jak one odskoczyły. Znowu mogę ciąć. Bardzo, bardzo gęsto się tutaj zrobiło. Mikrozoria bardzo ładnie wyglądają. Lanie wody 50 na 50, kranowy i RO robi swoje. Mikrozoria odzyskały ten swój dawny blask, jeszcze z krewetkarium. I to mnie bardzo cieszy. Co jeszcze tutaj sprawia, że jestem zadowolony z mojego zbiornika? Anubiasy, anubias kawolistny. Bardzo ładnie rośnie, już nowy listek kolejny wypuścił. No i ten tutaj mój mały weteran jeszcze z kostki 30-litrowej, której już od dobrych 2 lat nie mam, albo nawet i więcej. On też sobie rośnie, taka mała szczepka mi została, taki niedobitek, a zobaczcie, małe listki, a co chwilę jakiś nowy listek jest i to mnie bardzo cieszy. Tutaj trzy roślinki od Pawła Smoderka. Jak od Pawła, to oczywiście zwartki. Bardzo ładnie rosną. Trochę je tutaj rozsadziłem, przesadziłem. No i mam nadzieję, że tutaj, jak to Paweł nazywa, taki retro zakątek się w tym moim zbiorniku zrobi. Jak widzicie, troszkę wyeksponowanych korzeni. O, tutaj mamy jakieś. Potyczki samic, pielęgniczki boreli. Tutaj takie widoki są dość częste, ale tak jak już to kiedyś mówiłem, żadnej agresji między moimi rybami tutaj nie ma. Wszystko jest tak, jak być powinno, chociaż mam już je no, sporo czasu, bo od marca. Zobaczcie, zobaczcie, jaki gąszcz, jak to wszystko tutaj porosło niesamowicie. No, tutaj. Kieryski spiszowe, chyba to są te z tej nowej dostawy, która była też w marcu. Ten tutaj ładnie już urósł, tutaj jedna z samic kakadu się kręci obok swojego ulubionego miejsca. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Mój zbiornik sobie żyje swoim życiem, praktycznie nie wymaga ingerencji, podmiany wody. Co 10 dni 5 litrów świeżej wody dolewam, no i tak ten zbiornik tutaj się kręci. Tak sobie to wszystko funkcjonuje. Całkiem, myślę, fajnie. Zbiornik, który, jak powiedziałem, nie wymaga wiele pracy z mojej strony, a naprawdę cieszy oko i pozwala się zrelaksować. Kochani, życzę Wam miłych chwil przy Waszych zbiornikach. Obserwujcie, relaksujcie się, dbajcie o nie. No i do następnego razu. A jeżeli macie ochotę, to podzielcie się w komentarzach tym, jak Wy obniżacie temperaturę w swoim akwarium, czy w ogóle ją obniżacie i jak sobie radzicie z Waszymi zbiornikami w takie gorące letnie dni. Hej!